odpalamy tą grę. Po wielu latach, po 8 latach nagrania odpalam tą grę i nie wywala serwerów. Zignorujcie rangę. Plants vs. Garden Warfare 1. Gra wydana w 2014 roku. Kupiłem ją specjalnie pod odcineczek. Zobaczymy, czy wszystko działa. O, akurat ta mapa, która jest w Garden Warfare 2. Będę zszokowany, jak tutaj będą gracze w ogóle. Wow, są zombiaki. Są rośliny. Dobra. Jak widzicie, nie mam żadnych postaci. Mam tylko kilka postaci, tak jak plazma pi. Dobra, gramy, zaczynamy. Po 8 latach ludzie dalej grają w tą grę. To jest chyba jedyna mapa z tych wszystkich, które były, która przeżyła do kolejnej części. Na przykład większość z tych tam nie przeszła do dwójeczki i są tylko w jedynce. Tutaj w ogóle inaczej Garden wyglądał. Patrzcie, tu jest jakiś strach na ogóle, który survive'uje. W ogóle w jedynce o ten zombiak jest strasznie OP. Teraz jest inaczej. Plasma Pi też był OP, bo mógł robić sobie wszystko, co chciał. O cholera. Dobra, jesteśmy tutaj. Grafika wygląda troszeczkę inaczej. Chociaż nie ukrywałem, że za bardzo się nie postarali w zmianie tego z jedynki do dwójki. I tu jest ta rzecz, której nie ma też w dwójce, czyli boss mode. Boss mode to taki tryb wygrania, że jesteś sobie tym i zrzucasz na przykład healing dla plansów albo dla zombiaków, zależy. I ta rozgrywka jest bardzo nudna, bo to dosłownie jest 2D. O, tego też nie ma w dwójce. Dron piracki. Znaczy nie piracki. Papuga piracka jest w dwójce. A w jedynce, no to inżynier miał swojego drona. Nie chcę tego ukrywać, ale chcę rozwalić rety zombiaki, bo nie chcę grać na tej mapie. Wolałbym pograć na nowej jakiejś. Patrz, jeszcze plazma muszę się ładować, kurde, podczas revive'owania, tak to w dwójce już tak nie można. Szczerze, co pamiętam, bo wtedy revive'owanie się przerywa. A wiesz, coś śmieszne? To u mnie jest więcej graczy tutaj niż teraz w Garden Warfare 2. A nie idą te overpowered zombie. O nie, przejmuje nas. Czajcie to? Wstrzeszone. Zębiaki się za bardzo nie starają. Jest to dla mnie bardzo nostalgiczny powrót. Bo do gry mojego dzieciństwa, którą uważałem za ulubioną przez całe moje życie. Taka historia była, że jak sobie na PS3 grałem w 2014, 2015, chyba 2014. I bardzo dobrze mi się grało. Przez większość czasu mówiłem, że to ta gra jest lepsza od GW2. Co nie jest prawdą, bo GW2 ma o wiele więcej szczegółów. Możecie sobie na placu za mną w tym grać, możecie flagę powiesić, możecie wbijać zombiakom na bazę. Macie fabułę, macie gnomy do zbierania. Gnom triale są, jest więcej postaci, ale mówiłem tak, bo tą grę darzę straszną nostalgią. Na PS3 graliśmy z chłopakami Garden Opsa, nie umieliśmy się dojść do friendów i graliśmy na najrzadszej mapie, czyli na takiej restauracji w nocy z Bobrem. No fajnie było i wygrywamy tą rundę, całe szczęście. Oj, ta animacja. A w ogóle teraz odpalam wam klipa, jak otwieram paczki, bo źle dźwięk wtedy nagrałem. Boże, znowu ta mapa.
Boss mode wam pokażę. To jest taka stypiarska wersja. Walnę im tutaj bombę. Mógł się patrzeć, co tu się dzieje. Okej. Okay. Ja słaby jestem tryb, więc z niego wychodzimy. Berry Shooter nie przetrwał do GW2, ponieważ to była postać, która została stworzona przez współpracę PopCapu, czy tam jej nie pamiętam. Z taką jakąś siecią, nie pamiętam czego. Cholera jasna. Uda się? Udało się, dobra, spadamy sobie. No nie, co? Ale to było... Przypomniało mi się właśnie, oni czasami wyjmowali ten laserek swój śmieszny. Te zombiaki, to było mega rzadkie, jak one to zrobiły. I wyjął ten laserek i mnie zabił, no ziomek. Mamy rzadki event GW1. Ale chciałem wam pokazać jakieś stare mapy, a nie tą, która dalej jest w dwójce. Jedynie czym się różni to trochę, że w dwójce jest ładniejsza. Tutaj są trochę inne kolory i takie ostrzej jest trochę, co nie? I zawsze tu się schodziło plazmapi i rozwalało się do tego. Ja pierdziele. Kurde. Zepłem. Nawet to nie widziałem. Gdyby dotrwaliście do tego momentu, to proszę zostawić łapkę w górę, bo specjalnie poleci na kupię do tego. Ale dajcie łapkę w górę. I subika z wami łączkę. To... daliście, no to subika. Bardzo się staram. Tutaj są jakieś planty. Como soldier. Cheetosowe ten. Zagramy często chomperem i chomperem chesterem, czy jak to było. Spokojnie. Na wszystko mamy czas, nie? No i zdechłem. Mogę go odrobić, w przypadek nie wcisnąłem tego. Nie mam jeszcze dronu nawet na tej postaci. Ona szybko strzelała, też miała splash damage. No i była słaba, jak widzicie. No to zabity. Oj, mi gongę walę, bo... Lecz mnie stary. No co jest? Ale wstał pod. No co? Może ktoś wejdzie w te miny? Fajne, sympatyczne miny. W jedynce była taka opcja, że dronem można było podnieść gracza, albo samego siebie. To było fajne. Skacz na mnie. Dawaj, skakuj. Skakujcie, no typiarze. Nie chcecie latać? Zrobi ci dron. Już myślałem, że go strzeszę jeszcze. O nie, idą. Psy.
Ale głupio stałem. Jak ja go wskrzesiłem, to ja nie wiem. Oj, zdechłem ja. Nie dajcie się, błagam. Nie. 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 Boże, ale słabiaki. Aha. Wracaj tu. Dobra, spadam. Zjadę ulewany. Hop. Dobra, trochę zjadliśmy ze sobą. Naprawdę akurat musiał impact uciec. Na zdrowie. Na zdrowie. Uciekać. Nie, no w dyłku. No, zawiodłem swój naród. Uciekam. Zesnę jakiegoś. Albo nie wiem. Kurde, no. Czy jest taki balkonik? Tyk. I skakujemy tutaj. I wszystko widać. Chyba lubię na miejscu. I patrzcie na to. I spadamy. Fajnie, super. Nawet z Sunflarem nie grałem. Pełne lobby jest. Dobra, otwieramy paczuszkę, którą obiecywałem, że otworzymy, ale chwila. Nie, chcę to. Siu, tylko jak tu zbłagam. Bo, are you serious right now, bro? Ta mapa jest bardzo mała. Zagrałem Chester Chompera. Znaczy, doktorem Chesterem. O, obejrzymy sobie. Esso byku. Okej, okay, o, dobra, nie no, to muszę zagrać piszuterem, no sorry, bo to jest taka fajna miejscówka tam. Której... Nikt nie wiem jak się dostać. To jest na bardzo bliskie dystanse. Nie, ten doktor Chester to dużo totalnie. Okej, nie wiem jak on się dostał. To strasznie trudno było się tam dostać, czy tam chyba tutaj było. Dokładnie chyba tutaj to by było. Da się wyjść wyżej. Oczywiście, że się da. Tutaj mi chodziło chyba. Tu się nie dało wejść. Pasy tu się odwala. Nie zabijajmy, stary, no. Tu się kolegujemy. Dobra, essa. Nie będę się z tobą. Aha. Zdech. No, spróbuj się jakoś schować, żeby już do mnie nie przyszedł. To była ta miejscówka na pewno. No i wrócił ten dzban. No nie, no i chłop mnie zachorował.
Cholera, na miejscówkę mi zaleciłam jak... Jeszcze z góry nawala. Ważaj, to odpłania. Nie wiem, co robię. Co? Gdzie? No nie podpalił, co jest kurczę. Co ty na ubierze, jak masz? Co za chłop? Siema. On jeszcze mnie zbierwał. O cholera. Dobra, odpędziłem trochę tych zombieków. Teraz myślę. A ten to w ogóle zostawiam. Śmieszne dźwięki to wydaje. Dobra, spadamy. Na moją najlepszą miejscówkę na świecie. Trochę nic nie widać, no ale... Ale asyst nazbierało. Z soldierami nie mogę w sumie zadzierać, bo oni mi tu wskoczą za chwilę. Zawsze na ten most chciałem się dostać. Czy to pamiętam, to się nie dało? To sprawdzimy. No raczej nie sprawdzimy. Nie da się na nim dostać. Ale poczeka. To jest elektryczny tutaj. No nie wiem, co to jest za gruby. O, tutaj jest kolejny. Kolejny garden. Jakieś fajne wille. Los Angeles vibe. Tak, tutaj jest jakiś kurde zadupia, tu są fajne wille. I znowu do mnie strzela ten ziomek, no. Nie dają naprawdę ten... Are you serious right now, though? To bez komentarza. No i co się cieszysz? Ale będzie mi się fajnie to montowało. Już godzinę nagrywę. Strzelajcie sobie, wstajcie fasolę. Ziomek, strzelaj do tego frajera.
kurde, nie, sorry, kurde. Boże, ale to była potęga. O, już mnie ten wskrzesza. Co wiesz, co się jem. Dobrze. Tak, że to się każdy wtedy wskrzeszał, pamiętam. Dzięki wskrzeszaniu miałem jakieś 200 znajomych. Znaczy jak? Nawalać, 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 nawalać. Trzeba się tu wskrzeszać. Oj. Dobra, i wygraliśmy. Suniu. Lecimy do kolejnej mapy. Już nie chcę mi się czekać tą mapę. Ogórkową. Jest! Ogórkowa mapa, dobra. Dimbu. Ale tego w ogóle nie pamiętam praktycznie. O, Bandit Cactus. To jest jedyny kaktus, którego mam z tego. Co jest? W ogóle tego nie pamiętam. Wow, teraz się czuję jakby na jakiś modek. Co jest? Mam. Niemożliwe. Zapomniałem o tej mapie w ogóle. Co tu jest? Są domki jakieś. No zajrzyjmy się dronem. Stacja radiowa, no tak. Czy są osiedle? To są takie domki zwykłe. Czekaj, już tam przychodzę. Tu jest nasz domek, a tu jest taki Grow Street, dobra. No już zdechłem. Masz jeszcze minę. Jakiś questa wykonałem przez to. I respimy się na tę Grow Street.